A co będzie robił szatan na sądzie ostatecznym? Apokalipsa w 12 rozdziale, w 10 wersecie nazywa szatana oskarżycielem, dlatego że dniem i nocą oskarża ludzi przed Bogiem i dlatego zostaje przez niego strącony. Strącenie szatana przez Chrystusa oznacza, że Bóg nie pozwala mu więcej oskarżać tych, którzy Boga pokochali. Możemy wyobrazić sobie to tak. Chrystus mówi do szatana: diable, przestań już wyciągać brudy moich dzieci, bo ja je wszystkie znam. Nie dlatego, że jestem wszechwiedzący, ale dlatego, że oni sami mi powiedzieli o tym, co złego zrobili za każdym razem, kiedy upadli. Dlatego, kiedy biegniemy do Chrystusa wyznać Mu nasze grzechy tu na ziemi, to wytrącamy szatanowi z ręki wszystkie oskarżenia, jakimi chce nas gnębić teraz i na sądzie ostatecznym. A jaki jest najlepszy sposób przynoszenia Bogu naszych grzechów? To spowiedź, która jest przedsmakiem sądu ostatecznego. O niej porozmawiamy następnym razem.